Polskie gry istniały i istnieć będą, tak samo jak powtórki pewnych seriali. Wiecie, o czym mówię. Telewizje publiczne i prywatne zalewają nas powtórkami klasyków PRL-u. Mało kto jednak wie, że istnieje kilka gier opartych o przygody tego swoistego panteonu bohaterów narodowych. Sam bananowy Janusz wywołał mnie do tablicy, dlatego zajmiemy się dziś jednym z największych bohaterów narodowych, który pochodził ze Słowacji. Juraj Janosik. Zbój przesławny i największa rola Marka Perepeczki. Lecz oto w 1994 roku na odchodzącą do Lamusa Amigę wydana zostaje przez niegdysiejszą legendę polskiej branży gier, czyli Mirage, gra jawnie odwołująca się do przygód tatrzańskiego Harnasia. Jak się ona prezentuje? Zobaczcie sami, tu wasz Krasnolud Mirwen. Dziś dokopiemy się do gry Janosik, wydaną na PC, Atari. Ja z kolei zajmę się jednak platformą mi najbliższą, czyli poczciwą Amigą. Okej, zaczynamy grę. Wita nas miła muzyczka, nawiązująca do słynnego motywu ze serialu. Widzimy listę władz, która składa się, jak zazwyczaj w tamtych czasach, z niezbyt dużej liczby osób. Zapowiada się interesująco, wciskam zatem fire. I po kilku chwilach lądujemy na pięknych tatrzańskich, choć chyba nocnych, bo tak ciemno, pejzażach. Z instrukcji wynika, iż celem gry jest odbicie maryny z rąk złego hrabiego. Tyle, że to chyba nie jest ten sam hrabia co z serialu. Która została przezeń porwana, aby Janosika zwabić i zgładzić w lochach ponurego zamczyska. Niestety, nasz Harnaś ma nielekki żywot. Na jego drodze staną armie identycznych hajduków i niedźwiedzi, które może zlikwidować swoją żałośnie krótką ciupanią. Lecz nie są to największe niebezpieczeństwa. Bowiem przeciw niemu zezłościła się cała tatrzańska fauna i flora, a nawet zjawiska atmosferyczne i inne moce nieczyste. Co jest wyjątkowo upierdliwe, bo Juraj jest wyjątkowo powolny i nosi idiotyczną czapkę, a w tej grze kolizje są sprawdzane pikselami. Więc jeśli Harnaś czubkiem czapki dotknie czubka, skrzydła, orła, chociaż nie toperza... Nie, niech was nie zwiedzie myśl. Tak umiera oto największy Harnaś na Tatrach. Nieważne. Rozszarpany przez niedźwiedzia, złapany w pajęczą sieć, trzaśnięty piorunem, po strach szlachty zmienia się w uroczą kupkę kości, jęcząc dość żałośnie. Rzekłbym wręcz jak dziewka. Tego sobie jakoś z serialu nie przypominam, chyba że coś pominąłem. No tak, oczywiście. Tak samo jak nie przypominam sobie, by woda była tak zabójcza. A o wodzie wspominam dlatego, bo największym wrogiem Janosika jest jego własne kalectwo. Popatrzcie, jak on to kurwa robi. Dodajcie do tego brak kontroli w powietrzu, absolutny brak kontroli. Bardzo małe platformy, jakieś chujowe wykrawanie kolizji i voila, tragedia gotowa. Gdyby nie to, że save'owałem grę poprzez emulator, to rzuciłbym to już dawno w cholerę, ale nie, dotarłem dalej. Właściwym celem tej gry jest chyba zresztą bardziej zbieranie dudków, aby dotrzeć do kolejnego etapu. W międzyczasie jednak mamy możliwość rozwiązywania zagadek. Możliwość, a właściwie konieczność, gdyż celem rozwiązania tej zagadki jest otworzenie nam drogi do dalszego etapu. Momentami nawet śmieszne, bo oto w drugim etapie na przykład na naszej drodze stoi wiejska baba. Czy przepuści oto tego Janosika, który z dziewki brzuchacił, zdejmując chociażby po prostu koszulę i obnażając swoją gołą klatę? No nie. Jeżeli spróbujesz ją dotknąć, to umrzesz. No to akurat ma pewne oparcie w serialu. Co trzeba zrobić? Najpierw nakarmić krowę słomą. Krowa daje mleko. Mlekiem nakarmić kota. Kot daje mysz. A baba plus mysz równa się kieska w górę. A zatem wtedy przechodzimy dalej i tak dalej. I znowu możemy zostać zmolestowanymi przez trzaśnięcie rybą w policzek. No niestety. Wkurzyłem się na tę grę. Po drugim etapie zresztą, który działo się właśnie na wsi, gra odmówiła mi posłuszeństwa. Ale od czego są ci szaleńcy, których można za darmo znaleźć po internetach? Popatrzmy sobie więc, co dzieje się na trzecim etapie, zamku. No cóż, wystrój wnętrza jest dość standardowy. Od tu jakieś nożyce wielkości człowieka, goryle, odcięte łby, szczury-mutanty, zombie, sierp i młot, buźka. No widać, twórcom poziomów trochę się nudziło, tak samo jak mi, gdy grałem w te ich dzieło. Ale cóż to, koniec końców, znajdujemy marynę i dowiadujemy się, że żyli długo i szczęśliwie.
No tak, kurwa, bo to się w chuj zgadza z serialem. Czy w tej grze było cokolwiek dobrego? No, grafika nie jest najgorsza. Te dwa, powtarzam, dwa utwory na całą grę są wbrew pozorom całkiem miłe do słuchania, są dość ciekawie skomponowane. Zagadki mimo ich prostoty są nawet śmieszne, lecz cała reszta jest zła. Gra jest chorobliwie nudna i męcząca. Jedyne co robisz, to przesz do przodu i ciupiesz ciupagą, modląc się, żeby cię nic nie ujebało, bądź by nie wpaść do wody, bo nie użyłeś we właściwym miejscu funkcji cosinus 2x, a pamiętajcie, to jest straszna funkcja. Dlatego też, czy warto w to grać? Nie sądzę. Jeżeli macie więcej samozaparcia niż ja, to spróbujcie walczyć z tą poronioną grawitacją i kalectwem Janosika. Jeżeli mniej, to możecie po prostu obejrzeć. Ja próbowałem zagrać, przeszedłem te dwa etapy i szczerze, to nie było takie dobre. Niby nie było złe, ale to jednak nie jest gra, w którą bym chciał grać. Ale najwyraźniej w 94 ludziom się nudziło i wystarczył sam napis Janosik, żeby przykuć tłumy. No może nie tłumy, nie wiem jak wtedy było. Może ktoś bardziej się zna. Tak czy siak. Do następnego razu wśród tych polskich gier i niepolskich trzymajcie się i do zobaczyska w następnym, kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć, żegna was Krasnolud Milwen.